Siemka, ja jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokémon Light Platinum. Zastanawiacie się, co będzie w tym odcinku? No otóż to, co w ostatnim, tylko że złapiemy zupełnie inne legendy. No to może pierwsza legenda. Jak widzicie, jestem w tym miejscu, które prowadził nas ten pociąg w kierunku, wiecie, Mistrzostw Świata. No i tam w prawo, jakbyśmy się udali na wschód, tam są właśnie Mistrzostwa Świata. A tu jest jakaś świątynia, w ogóle nazwa Regi Temple. Chyba wszyscy wiedzą już, co to może oznaczać, Regi Temple, ale przekonajmy się sami. Widzicie, troszkę jest schodów jak to zwykle i wow, to jest jeden z tych Regi. Ja niestety ich nazw nigdy nie ogarniam, dlatego jestem ciekaw, czy to jest Regi Steel, czy jakiś tam inny. Nie, to jest Regi Gigas, okej, Regiras. Nie, Regi Gigas, fuck, ale głupia nazwa, 2-3G są. To fatalnie się czyta, no ale jednak level 50, w ogóle on jakby jakiś porośnięty, naprawdę tych regii nie rozpoznaję, nie kojarzę, jakoś nigdy nie uczyłem się ich nazw. No ale dobra, oczywiście robimy teraz małe cięcie, a ja w ciągu tego cięcia postaram się złapać regii Gigasa. No to zaraz wracam. Dobra, ja już jestem z powrotem i w końcu złapałem Regi Gigasa, ale muszę wam powiedzieć, że to była straszliwa męczarnia, no naprawdę, nie wiem, chyba z 10 minut bawiłem się, bez przerwy rzucając ultrabola, a tu nic. A zobaczcie, ile życia miał, no ile, max 5, 5 HP max i naprawdę nie dało się go złapać. Uff, ale ja się cieszę, że go złapałem, naprawdę, to było coś niewiarygodnego. Zobaczcie, kolosal Pokémon. Możemy go w ogóle zobaczyć, bo ja mam, o, mam wolne miejsce. Pokémon typu normalnego, czyli normalny. No widać, że jego główną zdolnością jest atak, a zaraz potem specjalna defensywa. Dobra, stąd da się lecieć. Nie wiem właśnie, czy stąd da się lecieć, ale stąd się nie da lecieć niestety. To jest zamknięta jaskinia. I teraz gdzie się udamy, pewnie się zastanawiacie. Otóż udamy się do miejsca, w którym już ostatnio byliśmy. Znów się tam przejdę. A to wszystko po to, żeby złapać kolejnego Pokémona. Pamiętacie, jak wtedy byliśmy na tym Storm Zone? Tak, Storm Zone, tak. A teraz się udamy w troszkę inne miejsce. Ja sobie użyję Max Repela, żeby czasem mnie jakiś dziki Pokémon nie zaatakował. O, tutaj trzeba było tu płynąć, okej. O, ile by kasy stracimy na te przewozy, odwozy, ojej. Naprawdę, szkoda mi tej kasy. No, ale teraz już możemy lecieć na Fight Zone. To lećmy. Właśnie, polecieliśmy, jesteśmy na Orange Island. I na tej wyspie jest chyba tylko jeden Pokémon, a dokładnie nie na samej wyspie. Zobaczcie, tutaj jest to, no można się zanurzyć pod wodę, o tak. I następnie trzeba mieć Pokemona, który zna Rock Climbed. Ja tutaj wziąłem sobie specjalnie Kranidosa, Rampardosa, jejku, co ja mówię, sorry, Rampardos. I teraz można płynąć właśnie w to miejsce. Zobaczcie, tutaj nic nie ma na wschód, trzeba cały czas kierować się na południe. Tu jest trawa, tu można dzikie Pokemony spotkać. I tu jest jaskinia. Pomyślcie, jakiego Pokemona można spotkać w podwodnej jaskini? Tak nie było jeszcze, nie było już tak w Pokémon Gold. Jeżeli ktoś już wie, o co chodzi, to tak. To jest Lugia. Wow. Lugia jest naprawdę silnym Pokemonem. Latający psychiczny. Żyje pod wodą. I wow, ona naprawdę wygląda przeraźliwie. Naprawdę podoba mi się strasznie jej wygląd. Dlatego złapanie jej będzie dla mnie wielką, ale to wielką satysfakcją. No to widzimy się dopiero, jak już złapię Lugię. Dobra, Lugia złapana, ale muszę wam powiedzieć, że to była prawdziwa męczarnia, naprawdę. Moltres i ten Regi Gigas razem wzięci nie trwali tyle łapania ich, rozumiecie? Niż ta Lugia, no naprawdę, te odcinki w łapaniu legend są straszne jak dla mnie, ponieważ, o, Diving Pokémon, tak, czyli ten nurkujący. Nie dajemy oczywiście żadnej ksywy, od razu zobacz, a nie, bo ja mam Regi Gigasa, nie oddałem go jeszcze. Okej, okay, ale tutaj możemy udać się, zaraz się wynurzymy. Oj, tutaj trzeba jeszcze przez te rock climby. No dobra, no to... Oj, co jest? Oj, bym się zatrzymał, nie mogłem przejść przez te dziwne krzaczki podwodne. Ale teraz to już chyba bez problemu. Dokąd sobie polecimy? Czekajcie, myślę o nowej legendzie. Kogo wam pokazać? Pokazałem jego... A mam kogo wam pokażę teraz. Teraz do Serenity City. Tutaj uzdrowimy swoje Pokémony. Pokażę wam jeszcze Lugię. Jak tam wszystko z Lugią wygląda. Regi Gigasa oczywiście oddamy do Pokémonów typu normal, bo jednak to jest typ normalny, więc jest. Szukamy teraz Lugi.
Lugia jest Pokemonem, jak widzicie, psychiczno-latającym. Główny typ jednak psychiczny, więc damy ją do Pokemonów psychicznych. Zobaczcie, w ogóle powinna być jeszcze wodna, bo przecież pod wodą jest. Ale tu już się nie zagłębiajmy tak bardzo w to. Gdzie są psychiczne... o tu. Będzie miał... teraz mnie tu będzie miał towarzystwo w postaci Lugi. Dwie legendy. I pokażę wam kogoś bardzo podobnego do Mewtwo. O ile się nie pomylę i on tam będzie. Ale chyba będzie. Zobaczycie, o kogo mi chodzi. Powiedzcie mi, z jakiego Pokemona został stworzony Mewtwo? I teraz wszyscy pewnie głośno mówią przed monitorami: z Mew, z Mew. Tak jest, z Mew powstał. A ten Mew, jak już się zdobędzie Mewtwo, jest dostępny. I tutaj. Wow, zobaczcie, chodzi sobie taki Mew. Jejku, co on? Zmienił barwę. Stał się niewidzialny. No tak, on miał taką zdolność. Ale chyba możemy go wyzwać. Możemy. Wow, my kontra Mew. Ale fajnie wygląda, zawsze mi tak fajnie wyglądał. Taki mały pokemonek, w ogóle psychiczny, zobaczcie, mają ten do fioletowego bardzo, albo podróżowy, ale bardziej fioletowy, właśnie Espeon, podobnie właśnie jak Mew, ma ten kolor. I dobra, ja złapię Mew i za chwilę się spotykamy, kiedy będzie już złapany. Mam nadzieję, że jego złapanie nie będzie trwało aż tak długo jak Lugi. Chociaż naprawdę te legendarne pokemony mnie wykończy łapanie, naprawdę jest męczące strasznie. Ale nie przedłużamy. Widzimy się za chwilkę. Dobra, muszę wam coś powiedzieć teraz. Nie uwierzycie mi pewnie, ale naprawdę, zraniłem tylko raz Mew za pomocą tego słabszego ciosu, Psybeama, i rzuciłem jednego Ultra Balla i Mew się złapał. To jest po prostu coś niewiarygodnego. Jak przy Lugi męczyłem się, rzucałem ponad setkę tych Ultra Balli i nic, i nic, i nic, a tutaj jeden wystarczył. Wow, naprawdę wow. Mew złapany. A ja jestem niewiarygodnie szczęśliwy. Jejku, jak mi się to udało? Jeszcze sam się zastanawiam. W ogóle... ale dziwnie ten Mew wygląda, jakby nie wiem co robił. A sami sobie to zinterpretujcie. Dobra, zobaczmy. Psychiczny Pokémon. Jego statystyki nie są aż tak wspaniałe jednak. Chociaż on jest tylko na 40 levelu. Transform... a jak służy Transform? A tego nie mogę użyć, ma podczas walki tylko. Mega Punch, Metronom i Psychic. No ogólnie nie jest źle u niego, nie jest źle, jednak widać legenda. Teraz gdzie się udamy? A tu się udamy, słuchajcie, do Flamerny City. Tak, Flamerny City? Nie wiem, ile wam jeszcze dzisiaj legend pokażę. Może już tylko jedną. Zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądać. Sobie na razie odłożymy Mew do PC Boxa. Dobra, ty idź do psycho. Dokładnie, do psychicznych. A teraz zobaczymy Pokemona, którego szczerze nie sprawdzałem typu. Znaczy, ja podejrzewam, jaki on ma typ, ale pierwszy raz go spotykam, nigdy o nim nie słyszałem, nigdy go nie widziałem, a tu się taki pojawił. No, czasem tak bywa. Czekajcie, gdzie ja mam te swoje Max Drippele osą? Okej, teraz tu już mogę biegać bez żadnych problemów, nikt mnie, żaden dziki Pokémon nie zahaczy. Dobra, możemy iść. Okej, tu idziemy. I jesteśmy w tym wulkanie. No to w wulkanie ja myślałem, prawdę mówiąc, że można spotkać Groudona. Okazuje się, że jednak innego Pokemona. A tym innym Pokemonem, któż by był? Któż może być tym innym Pokemonem? Tu się idzie na północ, i wow. Kto to jest? Lol. Sprawdźmy sami. Wygląda naprawdę fajnie. Podoba mi się jego wygląd. Heatran. Dla mnie to wygląda jak połączenie ognia i stali, chociaż to połączenie jest bardzo byłoby dziwne. Ale ma rzeczywiście takie stalowe, no i wygląda na ognistego oczywiście. I dobra, ja postaram się złapać tego Pokemona. Jak złapię, to wam od razu zaprezentuję, jaki to jest typ. Obejrzymy jego ataki. No i zobaczymy ogólnie, czy fajny, czy nie. No, widzimy się za chwilkę. No i dobra, Heatran złapany. Nawet nie tak długo się z nim bawiłem. Muszę przyznać, że w miarę szybko mi to poszło. Nie wiem, może max 10 Ultra Balli. Ja sobie jeszcze w międzyczasie sprawdziłem. Heatran rzeczywiście, nie myliłem się, jest Pokemonem ognisto-stalowym. Nie dajemy mu żadnej ksywki. I tu już można sobie stąd wyjść. Najlepiej jak wyjdę szybko w miarę, za pomocą Excube Rope'a. Okej, powiem wam, że dzisiaj już w tym odcinku nie będzie żadnego legendarnego Pokemona. Ale za to pokonamy sobie... ilu? Właśnie, ilu? Może dwóch trenerów. Tak, myślę, że dwóch trenerów. Później już w kolejnych odcinkach nie będę musiał z nimi walczyć. Albo nie, jednego. Nie będzie aż tak fajnie. Jednego pokonamy trenera. Tak, myślę, że to nie będzie zły pomysł. Bo jednak chcę, żebyście wiedzieli po pokonaniu jakiego trenera, jakie Pokemony można złapać. A w ten sposób to po prostu nie będziecie wiedzieć, kogo trzeba pokonać, tylko że trzeba po prostu wszystkich. Ja sobie zmienię teraz na Charizarda i to nie bez powodu. Ponieważ jak widzieliście, poleciałem sobie do tego śnieżnego miasta Snowy City.
Wszystko po to, żeby spotkać jednego z bardziej znanych trenerów Pokémon. A dokładnie, tak, już wiecie, kto może mieć takie włosy. To jest Steven, a Steven oczywiście ma Pokémon typu stalowego. Więc Charizard, ognisty typ, świetnie się sprawdzi. Ej, a ty? Spadaj, typie. Ja chcę iść do niego na prosto. Spadaj. Dobra, jest zimno, ale no. Od razu lepiej. I teraz Steven. Cześć, przyjacielu. Długo minęło to czas od ostatniego spotkania. I jazda, tak. Steven kontra my. No właśnie. Powiem wam, że... Nie wiem, co dam pierwszy odcinek. Czy z Emeralda, jak pokonuje Stevena, ale... czy ten się pierwszy ukaże. Myślę, że... A nie wiem jeszcze. Zobaczymy, który pierwszy się ukaże. No wy już wiecie, że tutaj mówię chociaż o tym. No, Skarmory oczywiście bardzo podatny na cios Lava Surf, chociaż miał 83 level, więc naprawdę duży. Teraz Aggron 84, choć on jest oczywiście też Pokemonem typu... Wow, ale nas też zranił mocno, siebie również troszeczkę. Ale spokojnie, damy radę, ach, full restore. A teraz powinniśmy dwa razy użyć ciosu, chociaż taka radość. Dokładnie. Więc wszystko wyszło na ok. I Metagross. Za Metagrossa wiem, że dostanę nic ekspa, dosłownie nic, bo z 50, bo tutaj jest tak przypisane dla niego. Szkoda. Ale zawsze to jednak pokonanie Stevena. Jak się pokona Stevena, odblokuje się możliwość złapania kilku Pokemonów. Od razu wam mówię, że to są wszystkie te regi pozostałe, nie ten regi Gigas, którego złapaliśmy, a te typu regi Steel i regi inne. W każdym razie, ja na pewno w kolejnym odcinku pokażę wam, jak je zdobyć. Dojście do nich nie jest takie od razu oczywiste, że lecę w tamto miejsce i jestem, musiałbym się troszkę przejść, a tego mi się strasznie nie chce, dlatego ten odcinek już kończymy. Legend jeszcze dużo do zdobycia pozostało, spokojnie, nie martwcie się, na razie mamy ile, może z 10 legendarnych Pokemonów wam złapanych, myślę, że 10, może to, nie no 10, tak mi się zdaje, że tak, jest 10, a zostało ich jeszcze co najmniej z niecałe 20 na pewno, więc jeszcze kilka odcinków z Light Platinum będzie. No dobra, to ja już się z wami żegnam. Oglądajcie, komentujcie, no rzecz jasna, subskrybujcie. Cześć i czołem, nara.